Miriam Badawi to niezwykle złożona postać, która czerpie swego rodzaju satysfakcję z cudzej uwagi. Chciała być w jej centrum również dla sędziów, bo jej słowa były filarem sprawy. Ona jedna wskazała pozostałych i powiedziała, że są winni i że brali udział we wszystkim, co robiła. Nazwałem ją Królową Miriam. Kiedy przywoziła ją policyjna buda na sygnale, mówiłem, że przybył królewski powóz. Dumnie zasiadała w pierwszym rzędzie, jej mąż odpływał, Grenon siedział tak, Delplanque się chował, a ona okazywała majestat.